Witam w kolejnym tygodniu. Zapraszam na blok zajęć na temat lokacji w średniowieczu. Dziś zajmiemy się lokacjami wsi. Proszę Państwa, w Polsce podgrodzie, czyli osiedle, które tworzyło się wokół książęcego grodu, otoczone było osadami służebnymi, służebnymi dlatego, że skupiającymi wytwórców niektórych poszczególnych wyrobów. Ślady tych osad, ślady ich istnienia pozostały do dzisiaj w nazwach miejscowości. Nauka zajmująca się nazwami miejscowości nazywa się onomastyką. Proszę Państwa, nie trudno zgadnąć, czym zajmowała się gdzieś w XII wieku ludność miejscowości zwanej Świniary. No, wiadomo, o co chodzi. Psary, w tej miejscowości mieści się wielka satelitarna stacja nadawcza telewizyjno-telefoniczna. Psary to oczywiście psiarze opiekujący się książęcą sforą. Kobylniki zajmowali się końmi. Skotniki to może być trochę trudniejsze. Po rosyjsku tak zostało do dzisiaj. Skot to mianowicie bydło, a mianowicie mieszkańcy tej wsi zajmowali się bydłem. Owczary wiadomo, sokolniki wiadomo, słomniki to już trochę trudniej, bo tu nie chodzi o słomę. To pierwotnie były szłomniki, a mieszkańcy tej osady produkowali szłomy, czyli skórzane hełmy wzmacniane metalem. Grotniki wiadomo, chodziło o groty do strzał. Szczytniki to też może być niejasne. Szczyt to dawna słowiańska tarcza, stosunkowo długa, taka zakończona w łezkę. Jadowniki natomiast, jadownicy wyrabiali trucizny, którymi można było zatruć ostrza strzał. Bednary, czy dzisiaj bednarze, to byłaby ludność produkująca beczki czy kadzie bednarskim sposobem. Cieśle wiadomo, przypominam, że cieśla to nie stolarz, stolarz robi meble, natomiast cieśla stawia konstrukcje drewniane albo budynki, albo do dzisiaj jak najbardziej więźbę dachową budynków. Podobne wytłumaczenie musi być przy łagiewnikach. Słowa łagiew już się nie używa, bo też i łagwi się nie używa. Łagiew to jest pojemnik na płyn ze skóry, to bukłak byłby. Potem łagwią nazywano także i to, co się robiło robotą bednarską, jakiś cebrzyk, skopek czy wiadro. Piekary wiadomo, grotnicy już byli, rybaki dostarczali na stół książęcy ryb. Proszę Państwa, wcześniejsze niż miasto, o czym zaraz będziemy mówić, jest przywilej targowy, regale targowe, regale, czyli przywilej królewski, prawo organizowania targów. To także zostawia ślady w onomastyce. Mamy w Polsce sto kilkadziesiąt miejscowości o nazwach środa, sobota, piątek, niedziela. To są sygnały dawnych targów urządzanych w te właśnie dni tygodnia. Największą taką miejscowością chyba dzisiaj znaną jest Środa Wielkopolska. Jest też piątek, miejsce, gdzie wypada geometryczny środek Polski, jakby wyciąć kontur Polski z tektury i podeprzeć go w punkcie ciężkości. To ostrze szpilki trafiłoby właśnie na piątek. Typowa nazwa związana z regale targowym, typowa nazwa z organizacją targów. Jeżeli jesteśmy przy onomastyce, to całkiem sporo miejscowości nazywa się od specjalności zawodowych, ale też od nazw ludów, których przedstawiciele sprowadzani byli jako fachowcy. Na przykład Żuławy Wiślane osuszyli nam Olendrzy, niekoniecznie pochodzący z Holandii, to byli po prostu specjaliści, którzy potrafili meliorować, odwadniać, pracować na glebach podmokłych. Taką miejscowością pochodzącą od nazwy narodowości jest też Pruszcz. Pod Gdańskiem mamy Pruszcz Gdański, kawałek dalej mamy Pruszcz Pomorski, a to przecież miejsce, gdzie osadzono prawdopodobnie jeńców, Prusów, stąd też i nazwa. Wreszcie pojęcie jarmarku. To
dosłownie po niemiecku oznacza targ doroczny, odbywający się raz w roku. Jeżeli państwo kojarzą, to Gdańsk miał jarmark w sierpniu w okolicach obchodów święta świętego Dominika. Jarmarki trwały czasem kilka tygodni. Dość często organizowano je w związku z odpustem za świętem patronalnym lokalnego kościoła. Niektóre jarmarki w średniowieczu miały zasięg wręcz ogólnoeuropejski. To przede wszystkim jarmarki urządzane we francuskiej prowincji Szampanii. Po tym krótkim onomastycznym wstępie musimy sobie uświadomić różnicę między sytuacją na ziemiach wschodniej Europy, czyli mniej więcej u nas, i na ziemiach Europy Zachodniej, gdzie już w XII-XIII wieku wprowadzano trójpolówkę, gdzie wzrosła ilość plonów, a co za tym idzie, w ciągu dwóch pokoleń wzrosła ilość ludności. Tymczasem w Europie Wschodniej było dokładnie odwrotnie. W Europie Wschodniej, na terenach polskich, mieliśmy nadmiar gruntów, które w ogóle nie były uprawiane, a nie były uprawiane dlatego, że nie było komu tego robić, brakowało siły roboczej. Polska wówczas była na zmianę bagnem i puszczą, przy czym puszczą nie taką jak nasze dzisiejsze sadzone czy uprawiane lasy. To była puszcza, jaka została tylko w jednym miejscu w Europie, na polsko-białoruskiej granicy, Puszcza Białowieska. Można było z puszczy uzyskiwać pewne pożytki, można było na przykład uprawiać bartnictwo, czyli odbierać miód dzikim pszczołom. Tyle, że znacznie większy zysk byłby z uprawiania ziemi, byłby z rolnictwa, no a w puszczy robić się tego nie da. Puszczę można przekształcić w pola uprawne. Na początku, już koło X wieku, taka sytuacja była w Wielkopolsce. Wielkopolska, okolice Poznania czy Gniezna były pierwszym obszarem naszego kraju, gdzie na polanach otoczonych przez lasy lokowały się pola, gdzie lód nazwano polanami od tej obfitości gruntów ornych. W większości kraju był to jeden wielki podmokły las. Proszę państwa, następuje zjawisko różnicy potencjałów, to znaczy na wschodzie Europy jest to, czego brakuje na zachodzie, jest ziemia. Na zachodzie Europy natomiast są ludzie, którzy na własną ziemię we własnym kraju liczyć za bardzo nie mogą. Jeżeli nie jesteś pierworodnym synem swoich rodziców, jeżeli nie obejmuje cię primogenitura, czyli dziedziczenie przez pierworodnego, to twoje szanse na uzyskanie źródła utrzymania istotnie maleją. No chyba, że zdecydujesz się na emigrację. W tym wypadku byłaby to emigracja na wschód. Te emigracje przyjęło się nazywać ruchem kolonizacyjnym. XIII-XIV wiek to jest okres kolonizacji właśnie. Ona się dość gwałtownie kończy, w sensie migracji z zachodu na wschód. Kończy się mianowicie zjawiskiem, które państwo już znali i omawiali. Kończy się około 1350 roku. No i tutaj nie trudno sobie przypomnieć, że wielka epidemia czarnej śmierci położyła po prostu kres kolonizacji, zniknął nadmiar ludności, pokazał się dramatyczny brak pracowników na zachodzie Europy i emigracja nie była już potrzebna. Tu natomiast na miejscu, kiedy przybywali emigranci, przybywali po to, żeby zakładać wsie tam, gdzie o wsiach jeszcze nikt nie słyszał, tam, gdzie na razie szumiała sobie puszcza, nazywało się to lokacją na surowym korzeniu. Potem będziemy mieli do czynienia z przekształcaniem na wzór lokacji, na wzór zachodni, także istniejących już w Polsce wsi i miast, ale to jest okres raczej późniejszy. Na razie przybywają nam z zachodu ludzie, którzy są chętni do pracy, a właściciel ziemi, najczęściej książę u nas na miejscu, dysponuje tym, czego u nich brakuje najbardziej, a mianowicie dysponuje ziemią.
podróż z Frankonii, Flandrii czy innych obszarów zachodnich do nieznanej wówczas nikomu Polski jest poważnym przedsięwzięciem przy stosunkowo niewielkiej ruchliwości ludzi w tamtych czasach. Potrzebny jest ktoś z inicjatywą, który zorganizuje taką emigrację. Tego kogoś przyjęło się nazywać zasadźcą. Zasadźca był pośrednikiem między właścicielem gruntów, zwykle księciem, i między nowymi osadnikami. Odbywał pierwszą podróż, dogadywał się z właścicielem, znajdował grunty, które nadawały się do skolonizowania, a następnie wracał na zachód i zbierał grupę ludzi, grupę rodzin, które byłaby skłonna podjąć ryzyko podróży, sprzedać swój majątek tam na zachodzie i ruszyć w nieznane, ruszyć ku obiecywanym gruntom. No, pierwszym magnesem, który przyciągał, była oczywiście ziemia. To kraj gdzieś daleko, gdzie można dostać ziemię. Ile tej ziemi? No, każda rodzina musiała utrzymać taką ilość ziemi, z której po pierwsze mogłaby się utrzymać sama, po drugie właściciel gruntów też chce coś z tego mieć, musimy mu opłacać czynsze czy daniny, powinna jeszcze istnieć pewna rezerwa na wypadek nieurodzaju. Proszę Państwa, taką ilość ziemi właśnie wystarczającą na własne utrzymanie, na spłacenie renty feudalnej, czyli czynszów i danin, przyjęło się nazywać łanem. Niezwykle trudno jest przeliczyć łan na jednostki powierzchni, na hektary, bo zależy to od wielu czynników, choćby od jakości, od żyzności ziemi. Jeżeli ziemia była bardzo dobra, jeżeli trafiło się na czarnoziemy czy ziemie brunatne, co na zachodzie Polski nie jest znowu takie częste, to łan mógł być mniejszy. Większa ilość plonów z mniejszej powierzchni wystarczyła do utrzymania. Jeżeli gleby były gorsze, jeżeli to były bielice po lasach, tak jak u nas to jest najczęściej, to łan musiał być większy na tyle, żeby utrzymać się można było z niego, opłacić daniny i jeszcze ta wspomniana rezerwa. W praktyce łan wynosił między 15 a 25 hektarów. Przypominamy, że cały czas myślimy trójpolówką, to znaczy liczymy na to, że uprawie podlega w danym roku 2/3 posiadanej ziemi, 1/3 ugoruje, co istotnie zmniejsza ilość ziemi, która faktycznie dla nas pracuje. Kiedy koloniści przybyli już do kraju, a nie była to na pewno łatwa droga, znajdowali się w miejscu, gdzie miała powstać wieś, tylko że na razie to miejsce to była po prostu puszcza. Musieli wykonać mnóstwo operacji, to znaczy najpierw przekształcić las w pole, ściąć co większe drzewa, ewentualnie wypalić, wykarczować, to trudne słowo oznacza usunięcie nie tylko pni drzewnych, ale także karczy, czyli wrośniętych pni w glebę, usunięcie systemu korzeniowego i jest to bardzo trudna praca. Następnie musieli pobudować chałupy. Na szczęście drewna było pod dostatkiem, właśnie przecież ścięliśmy las. Musieli zagospodarować miejsce, które im dano. Nie byliby w stanie w tym czasie opłacać opłat, podatków czy danin. Otrzymywali więc z zasady stosunkowo długi okres zwany wolnizną, czyli okres zwolnienia z danin, z czynszów czy innych świadczeń na rzecz właściciela, często też na rzecz kościoła. Owa wolnizna znów odbija się w onomastyce, w nazwach miejscowości. Mamy w Polsce kilkaset miejscowości, mniejszych zwykle, mających w nazwie słowo wola albo wulka. To właśnie od tego okresu wolnizny. Na Śląsku mamy inne określenie, a mianowicie od słówka ulżyć pochodzi lgota. Tu znów jest kilkadziesiąt miejscowości ze lgotą w nazwie. Od owej ulgi, od owej wolnizny pochodzącej, od zwolnienia od świadczeń. Ile trwał ten okres wolnizny? Najkrótsze spotykane wynoszą 5-6 lat, a zdarzały się okresy wolnizny trwające lat 30, a czasem nawet jeszcze więcej. To pokazuje, ile pracy wymagało przekształcenie pierwotnej w puszczy w zagospodarowaną wieś, przekształcenie użytków leśnych w rolne.
Kiedy wolnizna minęła, osadnicy opłacają czynsz w pieniądzach. Proszę państwa, to jest rewolucja. Dotąd w Polsce nie stosowano opłat pieniężnych za dzierżawę, dotąd znano jedynie daniny, to znaczy świadczenia w naturze, w żywności, w zwierzętach gospodarskich, ewentualnie odrobek, czyli pańszczyznę, którą była praca w gospodarstwie właściciela gruntu.